Rynki zareagowały nadspodziewanie spokojnie na konflikt na Bliskim Wschodzie. Dlaczego? O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry Przemku, witaj. Dzień dobry Zbyszku, witam Państwa. Nie wiem, czy jako ekspert podzielasz moje wrażenie, że ta reakcja jest słabsza niż można by było się spodziewać. Nie do końca. Podzielam zdanie połowicznie, w tym sensie, że słaba. Natomiast ja się nie spodziewałem wielkiej reakcji, więc w tym sensie nie podzielam, bo myślę, że jeśli ktoś obserwuje rynki od długiego czasu, to wie mniej więcej kiedy, jak i dlaczego rynki reagują. I dla osoby postronnej, która jakby nie ma do czynienia z rynkami finansowymi, mogłoby się wydawać, że faktycznie ta reakcja powinna być mocniejsza, że przecież no, wydarzyła się tragedia. Natomiast no, jakby pamiętajmy, no, rynki to jest wycena scenariuszy liczonych w pieniądzach. Rynki reagują na to, co, jak pewne wydarzenia wpłyną na przykład na to, ile zarobi Apple na sprzedaży swoich telefonów. Albo czy ropy będzie przez to więcej, czy mniej, czy ktoś będzie chciał jej więcej kupić, czy mniej, czy ludzie będą bardziej chcieli kupować złote sztabki. No to są takie jakby pytania, oczywiście nie dosłownie, ale gdzieś tam pod spodem, które sobie zadaje rynek, starając się ocenić na każdą napływającą informację, tak naprawdę nie tylko konflikty i, czy jakieś takie szokowe zdarzenia, do których doszło. To zacznijmy od tej reakcji na ropie. No, nadal poniżej 90 dolarów ropa Brent za baryłkę. No, można by było się obawiać, że będzie podchodzić pod 100 nawet. Nic takiego się nie stało. Tak, no ceny ropy zależą jakby od popytu i podaży, tak? Więc w ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach te ceny rosły. Dlaczego rosły? Dlatego, że popyt w globalnej gospodarce na razie się utrzymuje niezły, a jednocześnie OPEC+, czyli głównie Arabia Saudyjska, Rosja, kilka mniejszych krajów, no stwierdziły, że fajnie byłoby w sumie te ceny podkręcić trochę, bo będziemy więcej na tym zarabiać, a do tego pewne kraje będą miały problemy, tak? Wiadomo, że to jest taki miecz, który ma dwa jakby to jest ostrze z dwóch stron i no jakby szczególnie Arabia Saudyjska czy kraje Bliskiego Wschodu zdają sobie sprawę z tego, że no jeśli wprowadzą globalną gospodarkę w recesję, to same sobie zrobią krzywdę, bo ten popyt na ropę może wtedy się załamać i te ceny spadną dużo więcej niż teraz wzrosną. No więc to jest taka trochę gra przyciąganie liny, żeby za mocno jej nie pociągnąć. Tym niemniej w tym wszystkim też jest geopolityka. Tak jakby jeszcze w ogóle nie wchodząc w temat tego, co się wydarzyło w Izraelu, to po prostu Arabia Saudyjska próbuje jakby pokazać, że nie jest wasalem Waszyngtonu, że nie jest na niczyich poleceniach i może rozgrywać swoje karty samodzielnie. No i jakby to zagranie OPEC Plus jest w pewnym sensie wypunktowaniem administracji Bidena, która w zeszłym roku, starając się obniżać inflację przed wyborami uzupełniającymi do kongresu, uwalniała rezerwy strategiczne i znalazła się w sytuacji, kiedy te rezerwy bardzo mocno się opróżniły, tak? I no jakby druga strona to widzi i mówi, no dobra, no to teraz my, nasz ruch, tak? Jakby obcinamy produkcję, i USA już nie bardzo z tych rezerw mogą uwalniać, no więc teraz trzeba będzie więcej płacić za ropę, bo będzie jej mniej, prawda? Więc jakby to jest złożona gra na wielu płaszczyznach i jakby liczby graczy i właśnie tego czasu, o czym powiedziałem, że na koniec końców no Arabia Saudyjska czy inne kraje OPEC-u muszą też dbać o ten długi termin, żeby popyt się nie załamał. Tym niemniej taka była ta rozgrywka, że jakby próbujemy wykorzystać wcześniejszy ruch USA do tego, żeby te ceny podkręcić gdzieś w okolicy 100 dolarów i na tej ropie teraz solidnie przez jakiś czas zarabiać. No i teraz przechodząc do Izraela, to dlaczego tej reakcji nie było? No bo albo ona była niewielka, no bo jakby rynek patrzy na to, okej, okay, ale to czy przez to, co się wydarzyło, tej ropy będzie na rynku mniej? No bo popyt raczej się nie zmienia. Tak jakby od strony popytu to się nic nie zmienia. Popyt nie jest w Izraelu, tylko jest w
Chinach, w Indiach, w Stanach, w Europie, w Japonii, Korei, tam jest popyt. Więc tutaj się nic nie zmienia. Mogłaby się zmienić podaż, gdyby na przykład jakiś duży eksporter włączył się aktywnie w tą rozgrywkę, w działania wojenne i w związku z tym eksport z jego strony byłby zagrożony. I wtedy ceny mogłyby gwałtownie wzrosnąć, bo ten rynek ropy jest bardzo zbilansowany i tutaj, nie wiem, 500 000 baryłek to jest bardzo dużo, tak? Więc to byłoby zagrożenie. Natomiast nic takiego się na razie nie tylko nie wydarzyło, ale nawet nie ma przesłanek i sugestii takich, że mogłoby coś takiego zaistnieć. A ceny złota? No tutaj bardziej mogła zadziałać psychologia, nie tylko podaż i popyt. Tak, i tutaj psychologia zadziałała, ceny złota wzrosły, umiarkowanie, trochę ponad 1%, zaraz po weekendzie. No i teraz też rosną, tyle że rosną, bo sprzyjają im inne czynniki. Dolar zaczął trochę tracić, rentowność obligacji, które rosły wcześniej, jakby nie pomagały cenom złota, trochę są w odwrocie w ostatnich dniach, więc też trzeba o tym pamiętać, że to nie jest tylko kwestia Izraela, to też są inne czynniki, wypowiedzi członków Fedu w ostatnich dniach, którzy sugerują raczej, że tej listopadowej podwyżki stóp nie będzie. Więc to też pomaga, osłabia dolara, pomaga cenom złota. Natomiast tak, no tutaj była taka reakcja, ale znowu ona była dość nieduża, bo jakby na razie rynki nie widzą jakiegoś kaskadowego efektu. Ja nie mówię, że go nie będzie, ja też nie jestem jakby ekspertem od geopolityki na pierwszym miejscu, więc jakby to nie jest tak, że na pewno się już nic nie wydarzy, ale rynek tak to dzisiaj odbiera, że okej, no na pewno jest to coś niedobrego, na pewno jest to coś niepokojącego, ale lokalnego, jakby nie mającego bezpośrednich globalnych implikacji dla gospodarki. No a można by było też się spodziewać mocnego umocnienia dolara jako waluty rezerwowej, gdy toczy się wojna w kraju, który jest no, sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. No można byłoby się spodziewać, gdyby jeszcze raz rynek zakładał, że to będzie mieć jakieś bardzo daleko idące konsekwencje, że na przykład Iran się włączy w to, tak? I co prawda Iran dzisiaj do, nie wiem, tak możemy powiedzieć, wolnego świata nie eksportuje za dużo ropy, bo eksportuje głównie do Chin, to mimo wszystko to już byłoby coś znaczącego, tak? I jakby groziłoby dalszymi kaskadowymi efektami. I myślę, że wtedy te reakcje na wszystkich rynkach, które omawiamy, ropa, złoto, dolar, akcje, obligacje, te reakcje byłyby dużo mocniejsze. Też ten czynnik niepewności byłby bardzo duży. Ale nic takiego się nie wydarzyło, więc jakby niego nie wydarzyło się, ale też raczej nie ma ku temu przesłanek. Były jakieś tam pojedyncze wypowiedzi, no bo jakby Iran, Izrael tutaj na tej linii, nie potrzeba wiele, żeby tam iskrzyło, prawda? Więc jakieś wypowiedzi poleciały, ale nie sugerujące bezpośrednio, że coś miałoby za tym iść. Czy trafiona byłaby w takim razie puenta, że dla inwestorów ważniejsze są decyzje banków centralnych o stopach procentowych i to, jak walczą one z inflacją? Na ten moment tak. Na ten moment na pewno to, co robi Fed, to, co robią inne banki centralne, ma ogromne znaczenie, bo to wpływa na kondycję całej gospodarki, to wpływa na popyt ze strony konsumentów. Tak, wyższe stopy, docelowo mniejszy popyt. Niższe stopy, większy popyt, niższa stopa dyskonta, która jest ważna dla rynku akcji, więc to ma duże znaczenie, więc jakby tu się nic nie zmieniło. To nie znaczy, że kwestie geopolityczne są bez znaczenia, tylko one mają znaczenie, jeśli da się je przeliczyć przynajmniej jakoś, nie wiem, wstępnie albo zgrubnie na konkretne istotne wartości, tak? W tym przypadku tak się nie dzieje, więc jakby ten czynnik Izraela, oczywiście o nim się mówi, media będą nim żyć jeszcze przez jakiś czas, to jest normalne, też nas wszystkich interesuje to, co tam się, odnośnie tego, co tam się dzieje, ale dla rynków rynki nie widzą jakichś istotnych implikacji z tego wynikających. O tym, jak inwestorzy reagowali na wojnę na Bliskim Wschodzie, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB.
Dziękuję Przemku za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.